podpisania umowy z inwestorem. Zapraszam, zapraszam pana z całego serca do akcji Sadzimy, do której zapraszam całą młodzież, żeby razem ze mną sadziła w Polsce lasy, co jest niezwykle ważne. Ale przede wszystkim, proszę państwa, bardzo dobrze, że... Proszę państwa, brawo. Myślę, że każdy ma głos, także w Lubartowie, także jesteśmy otwarci. Proszę państwa, oczywiście odpowiem. Pan ma rację. Młodzież ma prawo domagać się tego, żeby była realizowana polityka, która w istocie prowadzi także do unowocześnienia kraju. Przede wszystkim są dwie rzeczy, o które musimy zadbać. To jest z jednej strony klimat, ale to jest także powietrze. Bo to są dwie różne sprawy, zwłaszcza powietrze w wielkich miastach, takie jak moje miasto, z którego ja pochodzę, Kraków. To jest naprawdę poważny problem, który dotyka wielu ludzi, a młodzież myśli o swojej przyszłości. I myśleć o ich przyszłości to jest także i nasz obowiązek.